Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w biznesowych opowieściach. Ja jestem Micha SEN W internecie znany bardziej jako biznes w dresach i jest ze mną współprowadzący Krzysiek. O Krzyśku będzie głośno, w mediach społecznościowych w najbliższych miesiącach. Będziemy na pewno tutaj też fajnie rozwijać projekt. Pokrótce opowiem wam teraz, czym będzie podcast Biznesowe opowieści, czym będziemy się zajmować i w ogóle jaka będzie też częstotliwość, jeśli chodzi o wstawianie, to na wstępie. Dwa tygodnie, co dwa tygodnie będzie podcast i będziemy poruszać w nim, jak sama nazwa wskazuje, biznesowe opowieści różnych przedsiębiorców, różnych firm, a także myślę, że też po części może jakieś państwa, bo to też fajny temat, jeśli chodzi o biznes, bo polityka też jest biznesem, no ale zobaczymy, mamy dużo tematów. Chcielibyśmy też podkreślić to. Że to nie będzie takie typowo książkowe podejście, gdzie będziemy sztywno czytać jak jakiś y, audiobook. Tutaj będzie dużo też naszych wstawek, luźnych gadek, aby po prostu bez żadnego kija w tyłku przedstawić Wam ciekawą historię, ale też historia, która będzie po prostu merytoryczna. Więc może po prostu, nie przyciągając, przejdźmy do pierwszego odcinka. Dokładnie. Rozpoczniemy od pierwszego odcinka naszego podcastu, ale. Nie ma co się patyczkować, od razu wypłyńmy na głębokie wody. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o McDonaldzie. McDonald, jak pewnie każdy z nas wie, jest ogólnoświatowym fast foodem, ogólnoświatową siecią restauracji, która swoje placówki ma już praktycznie na całym świecie. Nicket, maku? Oczywiście zdarza się zjeść w McDonaldzie, szczególnie niedługo, bo mamy już sierpień, w zasadzie już. To nagrywamy w sierpniu, a podcast będzie we wrześniu. No, tutaj niedługo będzie Drwal pewnie królową w Polsce i zdarza mi się zjeść. Fajne, fajne czasami jakieś kuponiki wlecą. Oczywiście nie jest to jakiś pełnowartościowy posiłek, no, ale kto z nas po prostu nie jad pod złotymi łukami i niech pierwszy rzuci kamieniem. <noise> bardzo dobrze powiedziane. Mi aktualnie McDonald's bardzo dobrze się kojarzy, jeśli chodzi o moje dzieciństwo. Zawsze na 1 czerwca z mamą wyruszaliśmy do sieci McDonald's, by kupić sobie Happy meal i pocieszyć się z zabawek, które były w zestawach. Więc jest to chyba takie jedno z milszych wspomnień, jeśli chodzi o dnie dziecka za czasów mojej młodości, kiedy jedzenie fast foodów jeszcze tak popularne u nas w Polsce nie było. Tak, ja właśnie z kolei McDonalda pamiętam w Białym Stoku, bo stąd pochodzimy. Na dworcu, a w zasadzie przy dworcu jest McDonald's. I tam był taki clown, o którym będziemy pewnie mówić za parę minut, który jest po prostu pewną maskotką McDonalda i on siedział na takiej ławce w ludzkich rozmiarach. Obok był taki plac zabaw, jakby w niektórych McDonaldach nadal to jest. No i to właśnie to była jedna z większych atrakcji, kiedy jadło się Happy Mila a potem się wchodziło na zjeżdżalnię, zjeżdżało się, spędzało się czas z jakimiś tam znajomymi czy rodziną. No i ten zapach, taki typowy zapach, gdzie to jest zapakowane na wynos i te frytki, które się troszeczkę sparzą już jednak na wynos zapakowane, no po prostu ten zapach tektury, który przenikał w samochodzie jest bardzo charakterystyczny. Czasami ja wspominam ten zapach, jak właśnie biorę coś na wynos, jadę z dziewczyną i właśnie mówimy, ty, no to jest ten zapach, co jak miałem 10 lat. No to, to po prostu jest coś, co no flashbacki z dzieciństwa. Myślę, że mało kto, kto nie poczuje tego zapachu, nie pomyśli właśnie o McDonaldzie i o tych frytkach właśnie <laughs> umieszczonych w tej torbie. Ten zapach dość szybko się odnosi, to ciepło również z nich odpływa. No ale nie o tym dzisiejszy podcast. Jak pewnie każdy z was ma trochę inne wspomnienie tego, e, tego tej restauracji, składający się na te dwa złote łuki dość rozpoznawalne, jeśli chodzi o czy to uliczne, uliczne drogi, czy to o różnego rodzaju miejsca, galerie handlowe, e, warto powiedzieć, że jeśli chodzi o sam McDonald's poczynił on olbrzymią globalną ekspansję. Obecnie jest to aż 100 krajów. Oczywiście, każdy z nas ma inne wspomnienie, jeśli chodzi o McDonalda, jednak Prawdopodobnie co kraj to obyczaj i co kraj to inny McDonald's. Warto wspomnieć, że McDonald's ma już swoje siedziby w 100 krajach. Te symboliczne złote łuki, no rozprostarły się tak naprawdę na cały świat. To jest olbrzymi projekt, który pochłonął wiele krajów i tak naprawdę nie wiem, w których krajach tego McDonalda nie znajdziemy, jednak oczywiście czołówka, to są Stany Zjednoczone, no ze Stanów Zjednoczonych tak naprawdę ko kojarzymy te wszystkiego rodzaju burgery, fast foody, szybkie jedzenie i w taki sposób generalnie sobie kojarzymy ten amerykański styl jedzenia. Nie wiem, czy wiesz Krzysztof, kto jest na drugim miejscu i na trzecim. Mała podpowiedź, nie jest to żaden kraj z... Europy? I to jest bardzo ciekawy wątek, bo znam odpowiedź na Twoje pytanie. Są to dwa giganty, jeśli chodzi o rynek azjatycki: Chiny i Japonia. Dokładnie. W samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 13 tysięcy. Drugie miejsce z kolei: Chiny 3,5 tysiąca. No i 2,900, niecałe 3, właśnie w Japonii. Czwarte miejsce zajmują Niemcy. Piąte Francja. I moglibyśmy tak wymieniać, wymieniać i wymieniać. W samej Polsce jest prawie 500 restauracji, jeśli ujmujemy po prostu, że to jest. Restauracja, no bo też, tak, prawda, tutaj McDonald's się nazywa restauracją, choć do standardów restauracyjnych jest naprawdę daleko. No ale to nie jest też podcast, w którym będziemy hejtować i oceniać, bo, tak jak powiedziałem, by było troszeczkę hipokryzją, gdybym, prawda, proszę pana, tu zjadł sobie McDonalda jednocześnie mówił, że to jest niedobry McDonald's. No bo jeśli chodzi o sam fast food, no to nie ma co się oszukiwać. Jest to topka w naszym kraju, jest to topka w Europie, gdziekolwiek na wakacjach nie jesteśmy. Widzimy McDonald's. Gdy widzimy też różne warianty, różne pozycje w McDonald'ach, jeśli chodzi o region, ale o tym też pewnie opowiemy później. No, jak to w ogóle Krzysztof się zaczęło? Jak ten McDonald's powstał? Skąd była wizja na to, aby no, tak ogromna firma zapoczątkowała swoje początki, oczywiście, w Stanach Zjednoczonych? Bardzo fajnie wspomniałeś tutaj o wątku Polski, jeśli chodzi o rynek McDonald'ów. Znajdujemy się na 14. miejscu, jeśli chodzi o liczbę McDonald'ów. U nas w Polsce McDonald's urodzi... urodził się no można tak powiedzieć, McDonald's się urodził. Urodził się w tradycji wielu polskich domów w 1992 roku, a dokładniej w czerwcu. I było to 52 lata przed początkiem McDonalda. Początki McDonalda, tak jak zresztą wspomniałeś, rozpoczęły się w Ameryce w roku 1940, więc w trakcie, na samym początku pierws... II wojny światowej. Jeszcze Stany się do II wojny światowej nie dołączyło, a dwóch braci, Richard i Maurice McDonald, otworzyli w Sanbergo pierwszą restaurację. Ta restauracja była dość specyficzna, bo takich restauracji do tej pory nie było. Niewątpliwie ma na to wpływ pewien prosty model, który po prostu dość zmieniał się, jeśli chodzi o otaczające społeczeństwo. No bo jak zresztą wiecie, były wojny, technologia się dość mocno zmieniała, więc technologia tam gdzie rozwija się najczęściej w wojsku. Potem kolejne kroki technologia stawia w różnych innych dziedzinach, kiedy pewne rozwiązania po prostu są przenoszone. Tak podobnie było i w przypadku McDonalda, gdzie Dwóch właśnie braci, których wspomniałem wcześniej, postanowiło przerobić trochę tradycyjny model restauracji na specjalny system, specjalny system inspirowany Henrykiem Fordem. Tak i tutaj się właśnie pojawia tak zwany Speed Service System, bazujący na koncepcji taśmy produkcyjnej. I w historii właśnie tej szybkiej obsługi restauracyjnej, nieliczne innowacje miały tak duży wpływ na kształtowanie się tej branży, jeśli chodzi o gastronomię. Właśnie Speed Service System był rewolucyjny, wprowadził coś, czego jeszcze nie było albo było, ale właśnie w innych branżach, o czym Krzysztof wspomniał. I w ogóle może wytłumaczymy, czym był ten Speed Service System, jakie on miał założenia, dlaczego warto było poczynić takie kroki. I jakie miało efekty, no bo gdyby... Myślę, gdyby to nie powstało, to dzisiaj byśmy nie mówili o McDonaldzie jako potędze światowej. Dokładnie. Jeśli chodzi o, tak jak zresztą chwilę wspomniałem, ten Speedy Service system bazował na pomyśle Forda, który dotyczył linii produkcyjnej. Linia produkcyjna Forda powstała, tak oscyluje się to na tak 1913-1914 rok. Chodziło mniej więcej o to, że każdy pracownik ma określone zadania w firmie, czyli Rezygnowało się pomału z tego, że każdy jest ekspertem od początku trwania produktu do tych ostatnich faz, że jeden pracownik odpowiedzialny jest za każdą z tych czynności, a umiejscowiało się tego pracownika w jednym konkretnym punkcie i był on odpowiedzialny tylko wyłącznie za jedno zadanie, co umożliwiało łatwiejsze szkolenie tego pracownika, sprawiało, że był on odpowiedzialny i stawał się takim, można powiedzieć, małym ekspertem, jeśli chodzi o codzienne zadania, które wykonywał w pracy. Ten ten pomysł, pomysł tak naprawdę fordowski, został zaczerpnięty przez braci McDonald's i pomógł im właśnie utworzyć ten system Speedy Service. I to jest myślę ciekawe, i to na pewno zaobserwowaliście, w jaki sposób wygląda tworzenie posiłków w McDonaldzie. Rozpoczyna się oczywiście od zamówienia to jest takie dość proste, instynktowne i to jest najczęściej osoba, która nie idzie potem do kuchni, nie przygotowuje zamówienia, jednak zamówienie trafia do poszczególnych działów i taśmą od tak dalszej części kuchni przez wsuwa się ono do początku. Ale o co tak naprawdę braciom McDonald's chodziło? Chodziło o to, aby przede wszystkim, to też mówię z doświadczenia restauratora, bo prowadzę lokal gastronomiczny, że trzeba wprowadzić w swoim lokalu jak najprostsze menu, żeby ono nie miało nie wiadomo ilu pozycji. Oczywiście teraz widzimy trend, gdzie idziemy do jakiegoś baru chińskiego czy nawet do amerykańskiego w Polsce i mamy tych pozycji 40-50 w karcie, jednak bracia McDonald na początku zredukowali menu do totalnego minimum, czyli hamburgery, frytki, napoje. Dzięki temu nie było problemu, że klient rezygnował. Ponieważ było za dużo pozycji, nie mógł się zdecydować. To było proste, każdy wiedział o co chodzi. Hamburgery, frytki, totalny klasyk, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Następnie właśnie ta taśma produkcyjna, która polegała na tym, że każda osoba zajmowała się inną sekcją. Jedna osoba właśnie kładła bułki na grillu, inna dodawała sosy, a jeszcze inna umieszczała mięso. Dzięki temu, tak jak Krzysztof przed chwilą wspomniał, tak jak było to u Henry'ego Forda, każda osoba zajmowała się inną rzeczą, też nie było miejsca na zbytnie pomyłki, ponieważ jeśli wykonujesz schematycznie pewną rzecz, czyli 30. Kotlet 30, 30 raz sos podajesz, to prawdopodobnie to wchodzi automatyzacja i oczywiście jedyne co może być to zmęczenie materiału. Tak czy inaczej, tam nie było, że ktoś czegoś zapomniał, czegoś nie wiedział. Był tak przeszkolony, że wiedział doskonale, jak powinno się robić dane zamówienie, daną swoją sekwencję. No i na koniec, oczywiście samodzielny odbiór, czyli to coś, co jest na przykład popularne w barach z kebabami obecnie w Polsce. Po prostu mówi się zamówienie, ktoś odbiera, klienci pod Podchodzili po prostu po odbiór do okienka, nie było trzeba w ten sposób zatrudniać kelnerów, a obsługa kelnerska polegała na przyjmowaniu zamówienia. Pomyślcie, jaki tu jest fenomen tego rozwiązania, i jak tak jak e, można pomyśleć, jaka optymalizacja czasu pracy. I to chyba jest pierwsza lekcja, która w ogóle wpływa na tą innowacyjność McDonalda. Po pierwsze, prostota. Mamy kilka produktów, więc. Pewnie Lichat potwierdzisz to, będąc właścicielem gastronomii. Nie musisz głowić się dzień wcześniej, ile zapotrzebowania jakiego towaru potrzebujesz. Po prostu masz określony towar, przygotowujesz go na bieżąco, bo wiesz, że ludzie, tam określona liczba ludzi po prostu przyjdzie do ciebie pewnego dnia, zamówi do ciebie konkretne jedzenie, bo nie masz wypunktowanej długiej listy, a dodatkowo nie potrzebujesz ludzi do obsługi, którzy chodzą po sali, zbierają zamówienia, mogą się pomylić, mogą się nie pomylić. Wszystko bazuje na prostych numerkach. и отбила и Tutaj powstaje nam pojęcie fast foodu. Jedzenie było przygotowywane zanim ktoś się zamówi. Po prostu zamawiasz i praktycznie od razu, dzięki tej, można powiedzieć, fabryce jedzenia, otrzymujesz swoje posiłki. Tak, zauważcie, że to było w latach 40., więc jakby totalnie początki, jeśli chodzi o branżę szybkiego jedzenia. No, niedługo, no co prawda, za 17 lat minie 100 lat, równo odkąd McDonald's zaczął działać. Jednak, zauważcie po prostu na to, że my, Teraz jesteśmy przygotowani na to, że mamy coś szybko, że na jedzenie nie trzeba zbytnio czekać, jeśli to nie jest restauracyjny klimat. No tam podejrzewam, że tyle lat wcześniej. Ludzie, to był szok, to był szok kulturowy. Ludzie nie wiedzieli, że coś takiego może być, i to było właśnie tak, takim game changerem w przypadku braci McDonald, że ściągało tłumy. Ludzie wiedzieli dokładnie, że dostaną coś za dwie minuty. Jest to w filmie odnośnie McDonalda, właśnie fajnie przedstawione, gdzie podchodzi klient do, właśnie po zamówienie, chce złożyć i on nie zdążył się odwrócić, już kanapka była gotowa do wydania, więc jakby ten proces szybkiego podania jedzenia był mega atrakcyjny, zresztą jest atrakcyjny do dzisiaj, bo jeśli coś chcemy zjeść no szybko, potrzebujemy czegoś na ASAP, no to wiadomo, że pójdziemy do takiego McDonalda, Burger Kinga czy innego fast fooda. Oczywiście, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. W obecnych czasach jest to również szybko, bo mamy wiele restauracji, które dłużej przygotowują produkty. Jednak na ten moment zmieniamy realia gry. Wykorzystuję to, co było w takim, można powiedzieć, twardym przemyśle do tworzenia jedzenia. Moim zdaniem fenomenalne. Jednak, oczywiście, sami bracia McDonald's utworzyli tą restaurację, e, utworzyli koncept sam w sobie tego, jak to ma wyglądać. Jednak, ten cały sukces McDonalda zawdzięczamy nieco innej osobie. Mówię tu o Ray Krocu, który tak naprawdę to on zaangażował się tak naprawdę w globalną ekspansję McDonalda na cały świat. Część osób mówi o, na nim, o, o nim jako magnat fast foodów. E, jego życie było pełne różnych zakrętów, pełne różnych przeciwności, ale na pewno było pełne wielu chwil, kiedy on walczył, kiedy się nie poddawał, kiedy starał zmieniać swoją rzeczywistość i ciągle stawiał kolejne kroki do tego, by stawać się coraz lepszym i lepszym. Tak, ale zanim opowiemy historię, to zacznijmy od początku. Raymond Albert Kroku urodził się 5 października w 1902 roku w Oak Park i tutaj jako młody chłopak już wykazywał ducha przedsiębiorczości. Sprzedawał lemoniadę, pracował jako DJ w chicagowskiej rozgłośni radiowej, czyli coś, co dzisiaj raczej nie spotkamy, jeśli chodzi o młodych ludzi, aczkolwiek Muszę przyznać, że byłem zaskoczony ostatnio, Krzysiek, nie wiem czy, czy ci opowiadałem, ale widziałem jak młode, młode jakieś dziewczyny lat 10-12 sprzedawały właśnie w ostatnie upały, które były w całym kraju, praktycznie sprzedawały lemoniady u nas w Biastoku i dosłownie była taka tabliczka Lemoniada, tam has 3 zł za kubeczek nawet widziałem, że policja przejeżdżała i nie zatrzymała się nie wlepić mandatu. Także jakby widać, że polskie państwo wspiera przedsiębiorczość czego jesteśmy świadkami w ostatnich latach, ale tak już całkowicie poważnie, co ciekawe, właśnie pan Raymond Krok nie ukończył żadnej szkoły wyższej. Przez pewien czas służył jako kierowca karetki w czasie I wojny światowej, choć nie został w ogóle wysłany na front europejski. I tutaj ciekawą anegdotkę ma Krzysztof na ten temat. Dokładnie, bo tak naprawdę sporo historii biznesowych można usłyszeć jego różnych przygód na początku jego lat, jeszcze zanim zainteresował się McDonaldem. Jednak, właśnie ciekawą opcją, ciekawą informacją jest ten fakt, że był kierowcą karetki. Nie poszedł na wojnę, nie został wysłany na wojnę. Ponieważ wojna skończyła się rok później, jak on dołączył do Czerwonego Krzyża. E, więc tak naprawdę minął się z frontem europejskim. Tyle co, tyle co pojeździł, poćwiczył, ale taką można powiedzieć pewną gotowość wykazał. Jednak nie same te, można powiedzieć, historie jeżdżenia na karetce wydają się ciekawe, a fakt e, i taką ciekawostkę myślę, warto byłoby wiedzieć że w tej jednostce Czerwonego Krzyża, w której aktualnie służył, służył również Walt Disney. Czyli możemy sobie uzmysłowić, że dwóch wielkich magnatów biznesowych, magnat związany z fast foodami i magnat związany z kreskówkami, animacjami, przebywali za młodości w jednym miejscu, a potem w kolejnych latach dość mocno z tobą współpracowali, o czym powiemy w kolejnej części, pewnie, naszego podcastu. Więc widzicie, Podobno w życiu nie ma przypadków, ale tutaj taki ciekawy przypadek, jeśli chodzi o biznesowe charaktery, w ich historii się pojawił. Tak, no tutaj też widzimy przykład, gdzie biznes w dresach i Krzysztof Poniatowski współpracują razem, znają się od dzieciństwa i też spotkają się w przyszłości na liście Forbes'a, czy na innej znanej liście ludzi bogatych, więc jeśli słuchasz tego podcastu już w tej minucie, także zapamiętaj te słowa. No ale tak sucharami mógłbym walić i walić, tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że tak naprawdę nie nie ma żadnych dowodów na to, czy panowie się przyjaźnili, czy się znali za młodu. Oczywiście później te relacje biznesowe wyszły i myślę, że na pewno, jeśli mieli spotkanie, rozmawiali z sobą, to, to mogło wyjść po prostu jakoś. O, że ja też tu byłem, ja też tam byłem, też w Czerwonym Krzyżu jakby pracowałem, że służyłem. No wiadomo, że tam setki ludzi, jak nie tysiące przewijało się, także prawdopodobnie. Prawdopodobnie gdzieś panowie mogli się spotkać. No ale przejdźmy do lat 30., gdzie pan Raymond Kroc pracował także jako agent nieruchomości w Chicago. Był to zdecydowanie bardzo trudny czas dla wielu Amerykanów ze względu na wielki kryzys, który trwał w latach 29-33, który miał również wpływ na wiele sektorów gospodarki, między innymi na rynek nieruchomości. Można powiedzieć, że sytuacja związana z wielkim kryzysem odbiła się znacząco na karierze Kroca. Dlatego też zmienił trochę segment tego, w którym się obracał i został sprzedawcą. Multimikserów. Co na ten moment wydaje się dość śmieszne, bo mi się to kojarzy z taką prostą sprzedażą prowizyjną, a konsultat z Jednak wychodziło mu to całkiem dobrze. Jeden no, tego dryg do bycia biznesmenem, takim przedsiębiorczym sprawiał, że sprzedawał tych multimikserów coraz więcej i więcej. I w tym momencie swojej kariery usłyszał o McDonaldzie. Tak, tutaj właśnie dostał informację, że proszę pana, proszę przyjeżdżać, troszkę szejków mamy, troszkę ich robimy, więc chcielibyśmy kupić kilka multimikserów. Raczej pan Raymond był przygotowany na sprzedaż jednego urządzenia, dwóch urządzeń. No a tutaj niespodzianka, ponieważ w 54 roku odkrył właśnie restaurację braci McDonald's i zamówienie było na 8 takich maszyn. Krok był Totalnie zafascynowany właśnie efektywnością, jak działa cała operacja zwana restauracją, i po prostu zaoferował braciom, że może pomóc w tworzeniu systemu franczyzy, aby to dalej rozwinąć, aby dalej po prostu. Dzielić się tym produktem z Amerykanami, wiadomo American Dream i to wszystko co jest dookoła Ameryczki, że trzeba prawda tworzyć globalną sieć, trzeba tworzyć globalne startupy, to do dzisiaj jest w Amerykanach i Amerykanie tak naprawdę od 100 lat żyją w przeświadczeniu, że Stany są niezniszczalne. Że Stany są potęgą i że Stany rządzą światem, co oczywiście po części trzeba im to przyznać. E, no ale dobra, Krzysiek, czym jest franczyza? Opisz może troszeczkę tak prostymi słowami, na czym polega franczyza. Choć pewnie większość z Was, jeśli słucha takich podcastów jak nasz o biznesie, to prawdopodobnie wie, co to franczyza, a może niektórzy z Was korzystają po prostu z franczyzy jako modelu biznesowego. To tak najprościej mówiąc, franczyza jest to taki pewien model biznesowy. W którym franczyznodawca udostępnia franczyznobiorcy prawo do prowadzenia działalności. Dostaje dzięki temu jego nazwę handlową e, oraz taki specjalny modar operacyjny, na którym ta firma się opiera. Czyli, można powiedzieć w najprostszym, sp w najprostszym sposób, że wynajmujemy. To, co ktoś stworzył, ten jego model biznesowy, i jesteśmy w stanie sobie dzięki jego uwagom, radom, dzięki sposobie, w jaki sposób prowadzi tą inwestycję, sobie po prostu poradzić i jeden do jeden skopiować jego pomysł na biznes. Tak. I w 1954, tak jak wspomniałem wcześniej, pan Raymond odkrył McDonald's, braci McDonald's, a zaledwie już rok później, w wieku 52 lat. Otworzył swój pierwszy McDonald's w Des Plaines, nie wiem jak to się czyta, ja to proszę pana z angielskiego nie jestem za bardzo jakiś chwytliwy, zdecydowanie jednak na pewno był to początek jego wizji jeśli chodzi o rozbudowanie sieci na terenie całych Stanów, o czym przed chwilą też mówiłem. Ciekawą historię słyszałem o tym, w jaki sposób wyglądały pierwsze dni kroca, poznawszy braci McDonald's, bo niewątpliwie, tak jak Nihat wspomniał, był on zaskoczony faktem, że aż 8 multimixerów zostało kupionych. Było to olbrzymia liczba, zwykle każdy kupował po jednym. Te multimixery chyba robiły po 4 czy 5 szejków na raz, więc na raz, 5, jeden robił 5 szejków, więc 8, prosta matematyka, robiło aż 40 szejków. Jest to olbrzymia liczba. Więc był tak zaskoczony, że przez dwa. Dni obserwował, jak oni działają w swojej restauracji, co robił, w jaki sposób wygląda model, i stwierdził, tak odnosząc się jeszcze do naszej franczyzy, że nie jest w stanie jeden do jeden odzorować tego, w jaki sposób ta restauracja jest zbudowana, bo cały model kuchni, wszystko ta tak naprawdę linia produkcyjna to, w jaki sposób produkty są przechowywane, jakie są receptury nie są do skopiowania. On nie jest w stanie sam tego otworzyć, a jeśli nawet jest cień szansy, żeby mu się to udało, to zajmie mu to. Bardzo dużo czasu, więc postanowił wejść właśnie w współpracę z braciami McDonald' i ustandaryzować ich biznes. Ustandaryzować, stworzyć takie, można powiedzieć, małe kopie McDonald w całej Ameryce. No i po prostu ten biznes zaszczepić. Widział, że to działa w jednym stanie, więc czemu miałoby nie zadziałać i w kolejnych? Tak, jeszcze takie nawiązanie z mojej strony, jeśli chodzi o właśnie te skracanie drogi, jeśli chodzi o biznes. To jest bardzo ważne. Możemy tworzyć sami jakiś produkt, możemy tworzyć jakąś usługę, testować pewne rzeczy, jednak bez edukacji, bez pewnych szkoleń, kursów, mentora lub po prostu dołączenia do jakiejś franczyzy, tak naprawdę wydłużamy sobie tę drogę, która może trwać latami. Ja widzę to po sobie wiele błędów i lekcji musiałem sam przejść. Jednak teraz po kilku latach w biznesie wiem, że pewne rzeczy po prostu robiłbym inaczej i warto uczyć się od najlepszych. A jest taka zasada Picasso, że najlepsi artyści nie kopiują jeden do jednego, a wręcz kradną. Także jeśli widzisz, że w dany model biznesowy działa, warto po prostu kraść na potęgę koncepty, jakieś strategie. Opisane są one w książkach, w podcastach, między innymi w tym podcaście będziecie o tym też mieli. Ale wracając już do samej historii McDonalda, jak w ogóle, w jaki sposób Raymond Crock standaryzował swój rozwijający się na stale biznes? Postanowił, że system, który stworzyli bracia, jest tak dobry, że musimy go całego spisać i przekazać do kolejnych punktów. Idąc dalej, stwierdził, że chciałby, by jego restauracja dawała te same produkty z taką samą jakością. Do tego potrzebujemy. No można powiedzieć substancji różnych produktów, z których jesteśmy w stanie te jedzenie zrobić. Więc podpisał stałe współpracę z różnymi firmami, które stale miały dowozić określoną jakość, ilość i jakość składników. Idąc dalej, stwierdził, że chciałby, by te restauracje symbolizowały się jednym znakiem. Wtedy właśnie powstały znane nam wszystkim złote łuki w kształcie M, które znamy właśnie z, z tej restauracji. I idąc dalej, i to chyba ważny element, o którym już trochę wcześniej powiedzieliśmy, jest to, że przy tym Speedy Service, e, speedy service przy tym systemie, który stworzyli bracia McDonald's, bardzo ważna jest edukacja i dobry podział zadań. Dlatego też Krot stwierdził, że to będzie jego taki, można powiedzieć, jego taka wisienka na torcie. To na czym chce się tak w 100% skupić, bo od tego zależy to, czy dany biznes będzie się dalej rozwijał, czy ludzie będą dalej tu przychodzili i czy ten model, który bracia McDonalds stworzyli, będzie w stanie się utrzymać? Tak i tutaj właśnie jeśli temat edukacji, ja usłyszałem kiedyś od takiego przedsiębiorcy, który no jest o wiele dalej ode mnie, że z pracownikiem niestety to jest tak. Jak z dzieckiem czasami. Że trzeba powtarzać pewną rzecz, powtarzać, powtarzać, aż do znudzenia, mimo że ty prawdopodobnie załapałbyś po pierwszym, drugim, trzecim razie. Oczywiście to jest też wszystko uwarunkowane tym, jaki to jest rodzaj pracownika czy to jest fizyczny, intelektualny, czy to jest na wysokim stanowisku, czy na niższym. Jednak właśnie ta rada jakoś mi mocno trafiła do serca, że warto powtarzać do znudzenia, nawet jeśli już nie chcesz, to ten setny raz powtórz pracownikowi, Pewną rzecz, pewną strukturę, pewien system, aby on po prostu zakodował to jeden do jednego, i po jakimś czasie, może to być po miesiącu, może być to po roku, może być to po dwóch, że po prostu on sam będzie powtarzać to dla swoich przyszłych yy, współpracowników, jak tworzyć dane rzeczy. I tutaj pojawia się bardzo ciekawy element, jeśli chodzi o McDonald's ponieważ, no, jak wspomniałem wcześniej, pan Raymond Krok, co prawda nie miał wyższego wykształcenia, ale miał ogromne aspiracje do tego, aby założyć po prostu uniwersytet. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i przypomina mi się w tym momencie historia wielu sportowców, którzy piszą prace magisterskie na swój temat, o tym jak to jest być sportowcem. <laughs> I to jest bardzo podobny wątek, jeśli o to chodzi, bo, tak jak Nichat wspomniał, powstał uniwersytet. Jak Możecie się pewnie spodziewać: Uniwersytet Hamburger. Była to uczelnia, która na samym początku miała stanowić taką podstawę edukacji, szkolenia kadry kierowniczej, właścicieli Franczyzy, tak, żeby oni byli w stanie kontrolować ten proces powstawania całego produktu od dostawy po oddanie tej kanapki klientowi. Jednak ta akademia w gruncie rzeczy zaczęła się przekształcać, przekształcać. W końcu na ten moment możemy powiedzieć, że ukończyło tą akademię prawie 300 tysięcy osób. Już nie mówimy tylko o tym, że uczymy, w jaki sposób trzymać jednolite procesy w McDonald's. Obecnie stała się to bardzo kompleksowa uczelnia, jeśli chodzi o różnego rodzaju kursy menedżerskie, a po ukończeniu tej uczelni wyższej możemy otrzymać licencjat z hamburgerologii. Tak, ja na przykład nie mam wyższego wykształcenia, jestem po technikum, także myślę, że mógłbym w przyszłości sobie pójść na taki hamburgerowy uniwersytet, ponieważ co ciekawe, większość Ludzi, którzy ukończyło ten uniwersytet, to nie są pracownicy McDonald's, to zazwyczaj są partnerzy biznesowi, którzy po prostu chcieliby, a w zasadzie muszą, zrozumieć, jak ta korporacja funkcjonuje, jak się rozwija, jak zdobywać efektywne współprace jak współpracować po prostu z globalnym gigantem fast foodów. No i oprócz tego, że bo chyba o tym nie wspomnieliśmy, powstał w 1961 roku taki uniwersytet. Oprócz w Stanach Zjednoczonych jest też w Australii, Japonii, Niemczech, Brazylii oraz Chinach. Więc myślę, że to jest ciekawy, ciekawy case. Posiada on także rekord Guinnessa za najwięcej absolwentów w programie szkoleniowym korporacyjnym. Korporacja pełną gębą. Ja akurat nie mam doświadczenia w pracy z korporacją. Krzysztof ma już e, kilka lat, w zasadzie pracuje w różnych korporacjach. Jest korporacyjną grubą rybą, e, więc mógłby, mógłby się podzielić kiedyś jakimiś caseikami. E, no nie wiem, Krzysztof, czy miałeś takie na przykład szkolenia jakieś wewnętrzne, czy widziałeś struktury w swoich korporacjach, w których pracowałeś, jeśli chodzi o takie e, zapewnienie no, kompleksowe, jeśli chodzi o edukację pracowniczą. No bo tutaj trzeba jednak przyznać, że McDonald's stoi na, na wysokim C. Tak, można tak powiedzieć, te wysokie C, kurczę. Bym zaintonował, ale niestety z moim głosem prawdopodobnie się to nam ładnie nie uda zrobić. W każdym razie, tak, jeśli chodzi o duże firmy, ten trend, jeśli chodzi o edukację pracowników, jest dalej dość mocno atakowany i rozwijany w różnych aspektach. Spektakl. Czy to aspektach miękkich, jeśli chodzi o planowanie czasu i planowanie różnych obowiązków, jak i oczywiście różnych takich bardziej technicznych rzeczach związanych z tym, jak dane procesy wyglądają, jakie są pojęcia, w jaki sposób pewne rzeczy się rozwijają. Wiele korporacji prowadzi specjalne programy stażowe, na których można się sporo takich rzeczy teoretycznych nauczyć. Więc tak wydaje mi się, że wiele firm podchodzi do tego inteligentnie. Wiele firm lubi inwestować w pracownika, bo liczy na to, że on później będzie w stanie z nimi zostać, tak? Jeśli wykształcimy sobie dobrego pracownika, następnie dobrze go opłacimy i pokażemy mu drogę, w jaki sposób ewentualnie dalej może swoje kroki stawiać, on dalej w tej firmie pozostanie i z takiego założenia właśnie większość firm wychodzi. Ale zmieńmy może na razie temat edukacji, jest on taki może dość jeszcze ciężki, choć w sumie nie, skoro nasz podcast pokaże się we wrześniu, no to w sumie część pewnie już będzie musiała się pakować do, do szkółki. Więc ale edukację zostawmy, pożyjmy jeszcze tą wakacyjną myślą. Mm. Przychodzi mi takie jedno skojarzenie, jeśli chodzi o ten etap podcastu, który zaraz ruszymy. Kroc był trochę takim pieskiem na łańcuchu. Bardzo podobało mu się McDonald's, bardzo podobało mu się założenie, w jaki sposób to wygląda. Miał aspiracje do tego, by globalnie to rozwijać, jednak spotkał pewne przeszkody. Przeszkody związane z braciami McDonald's, którzy podchodzili tak trochę luźną ręką do tego, w jaki sposób ten brand dalej się rozwijał. Oni w oczku, w oczku tak w głowie, w centrum mieli tylko tą swoją restaurację, za bardzo nie myśleli o innych różnych miejscach na świecie, gdzie ten McDonald's jest rozwijany i trochę, no tak najprościej mówiąc, mieli to gdzieś, jak dane procesy w innej restauracji wyglądają. Ich restauracja była dla nich najważniejsza. Temu w pewnym momencie, a mianowicie w 1961 roku, postanowił zerwać się z łańcucha. Postanowił wykupić McDonald's od braci, by być w stanie, można powiedzieć, niezależnie podejmować decyzje. Chciał twardą ręką rozwijać ten biznes, a bracia McDonald's po prostu mu to uniemożliwiali. Tak, tutaj właśnie, tak jak Krzysiek wspomniał, na tej krótkiej smyczy był trzymany Ray Krok. No niestety, jeśli chodzi o rozwój franczyzy, były te przypadki, że franczyzobiorcy nie stosowali się do standardów, jeśli chodzi o McDonald's. Tutaj pojawiały się jakieś chore akcje, gdzie były też inne produkty, typu pizza czy hot dogi sprzedawane. Design też odbiegał mocno od pewnych standardów, jeśli chodzi o po prostu te całe know-how, które przekazywał Ray Kroc. No i tutaj właśnie pojawia się pytanie, czy bracia McDonald's byli skłóceni mocno? Jeśli chodzi o relacje z Krokiem, no w filmie, który możecie znać o McDonaldzie i o, o założycielu, yy, oczywiście, drugim założycielu, no bo nie mówię o braciach. Tylko o, o CEO, no to tutaj kwestia była taka przedstawiona, że jednak on jest takim typowym kapitalistą, który chce wzyskać, chce zabrać od braci projekt, którzy są zakochani w swoim tym małym lokalu. No do końca tak ponoć nie było. Do końca tak nie było. Bracia właśnie byli mocno konserwatywnie nastawieni do tego, nie chcieli rozwijać po prostu swojego biznesu globalnie. I tu była jakaś kość niezgody, jeśli jesteśmy już od razu w tematach psa i, i właśnie tej krótkiej smyczy. No, finalnie, finalnie udało się po jakichś krótkich bataliach sprzedać tego McDonalda. Jeśli chodzi o brand, za kwotę 2,7 miliona dolarów. Na obecne czasy jest to około 26 milionów dolarów, i tak naprawdę ponoć. Nie ma oficjalnych, oficjalnych danych, ale Krok zdołał spłacić to zobowiązanie przed upływem planowanego terminu. E, oczywiście miało na to wpływ wzrost dochodów restauracji, wystrzał ekspansji. No ta data nie jest znana. Ja słyszałem, że ponoć, e, że to było około 10 lat e, że jakby założenia było, że w 10 lat miał na tym mm, zarobić już miał to spłacić. Słyszałem, że to udało się wcześniej tak naprawdę to jest owiane jakąś tajemnicą, ciężko znaleźć jakieś potwierdzone źródła. No niestety pana Raymond'a też nie, moze, nie możemy zaprosić na podcast, bo no niestety już nie żyje. No tak, fajnie powtórzyłeś ten wątek filmu, oczywiście odsyłamy do niego, by sobie trochę wiedzę też i dodatkowo ułożyć, trochę rozeznać, bo film jest dość ciekawo ułożoną taką fabularną historią życia pana Kroca tak naprawdę i jego przygody z braciami McDonald. No możemy się zastanawiać, czy był osłym kapitalistą, który, któremu zależało na tym, by Lokal McDonald's, że tak powiem, żeby, żeby tych braci wykurzyć z tego biznesu. E, jednak ciekawym wątkiem jest to, e, że jak on kupił ten McDonald', kupił ten brand, to doprowadził do upadku pierwszego lokalu McDonald's. Tych braci postawił po drugiej stronie, stronie ulicy swój, lepiej go reklamował, lepiej zachęcał ludzi do tego, by do niego przychodzili. Więc ten lokal pierwotny braci, tych ich można powiedzieć oczko w głowie, niestety nie utrzymało się. Więc krot swój plan jak najbardziej osiągnął. No i właśnie, wejdźmy w ciekawy temat, Michał. I chyba ten temat dość mocno cię zainteresuje i podzielisz się jakąś ekspercką wiedzą. Wejdziemy w temat marketingu. W jaki sposób McDonald's wykorzystał nowe technologie, nowe spojrzenie na biznes i te przemiany, które działy się w XX wieku, do rozwinięcia siebie jako globalnej marki. Tak, tutaj jeśli chodzi o marketing, to tak naprawdę było kilka ważnych aspektów. No, to co wcześniej wspominaliśmy charakterystyczne znaki marki złote łuki które tak naprawdę to nie były jedyne wizualne nie jedyne wizualne te znaki ponieważ kolory, wystrój, ubrania pracownicze. Wygląd y, chociażby też y, jedzenia. Za każdym razem to miało tak samo wyglądać, tak samo smakować, tak samo pachnieć. Wszystko miało być takie same, że za każdym razem jest ta powtarzalność, a przynajmniej dobrze by było, gdybyśmy do niej dążyli. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o McDonald's, to co widzimy teraz, że przerabiają te McDonaldy, wyglądają one bardziej w stylu restauracyjnym. Jest to stosunkowo świeży temat, można powiedzieć taki dziesięcioletni. W Stanach jest dużo lokali, które jeszcze są właśnie zrobione w takim starym, oldschoolowym stylu. Możemy zobaczyć różne zdjęcia. W Polsce, tak jak wspominaliśmy wcześniej, lata 90., początek nowego milenium, też możemy zobaczyć, że ten wystrój był typowo fast foodowy, no ale przejdźmy do lat 60., Tutaj się pojawia maskotka sieci, czyli tak zwany speedy. Tak, do lat 60., tak naprawdę, była ta maskotka Speedy. Była to postać, którą na pewno z nas nikt nie kojarzy słuchających ten podcast, chociaż mamy nadzieję, że trafimy również do nieco starszych odbiorców. E, chociaż nie, no, jeśli chodzi o Polskę, no to McDonald's, skoro postał w 90 latach, no to ta maskotka z lat 60-tych no, nie będzie tutaj, e, można powiedzieć, pamiętana. Jednak ten Speedy został zastąpiony klaunem, o którym Michał wspominał na początku historii. Jest to klaun w takich Żółtym stroju z czerwoną peruką, w dużych takich butach, była to zabawka, która przyciągała dzieci, stała się takim centralnym elementem kampanii reklamowych. I warto tu wspomnieć, bo dla nas będzie to mega oczywiste. Reklamy telewizyjne. Tutaj mamy początkę ery telewizorów, początki, że tak powiem, posiadania tych telewizorów na szerszą skalę. McDonald's również wszedł w tą niszę, zauważył, że jest w tym olbrzymi potencjał, ludzie się gromadzą przed coraz większymi no większą liczbą po prostu odbiorników i w łatwy sposób może do nich dotrzeć. Tak i jeśli chodzi o telewizję, promowanie biznesu, no to wiadomo, że jednym z lepszych sytuacji, gdzie możemy sprzedawać coś, to jest trafienie do dzieci i tutaj pojawiły się zabawki z Happy Meal'em, Taki zestaw oczywiście kojarzymy dzisiaj idealnie. Czerwone opakowanie w kształcie takiego domku. Na górze uchwyt w kształcie M, gdzie możemy sobie wziąć po prostu pod rękę to. I oferty były limitowane, co dawało taką specjalność promocjom i stało się kluczowym elementem kampanii marketingowych. Dzisiaj widzimy to też również nie tylko w McDonaldzie, ale też w kinie czy w innych fast foodach, gdzie jest na przykład wychodzi awatar i są limitowane zabawki czy takie nasadki na napoje w kształcie zabawek Kinderki z różnymi zabawkami tematycznymi. Zawsze jeśli jest jakiś temat tak zwany real-time marketingu, to duże korporacje, duże firmy na tym korzystają. No, z czego ostatnio widzieliśmy chociażby w sytuacji Barbie, ale jeśli chodzi o McDonald's i współpracę, takie już konkretne, no tutaj się pojawia sytuacja Disney'a, o którym nawiązaliśmy parę naście minut temu. I tak naprawdę, co polegało we współpracy McDonald's-Disney? Generalnie jak zapewne wiecie, McDonald's tworzył hamburgery. Generalnie zajmował się produkcją jedzenia. Zabawki. No, to trochę inna nisza. Dlatego też pomysł na zabawki, to w jaki sposób mają być wyglądane, dodatkowo można powiedzieć promowane. I połączenie tych dwóch biznesów był punkt wspólny, czyli przeniesienie postaci znanych z animacji Disneya do sieci restauracji, do zestawów. Tak naprawdę w latach 90. XX wieku Disney zaczął wypuszczać takie. Najważniejsze: Topka Produkcje, Król Lew, Piękna i Bestia, Aladdin. McDonald's był głównym partnerem, który promował te filmy. Tworzył zabawki, a te zabawki były dostępne w sieciach. Dzięki temu zyskiwał po pierwsze Disney, ponieważ miał darmową promocję swoich, że tak powiem, nowych produkcji w sieciach McDonald, ale też ludzie. Szczególnie, no oczywiście, dzieci chciały takie zabawki posiadać, bo kojarzyły z filmów, że, dajmy na to, wyszedł król Lew, więc chciały króla Lwamić w domu. Szły do McDonalda, kupowały Happy Mila no i król Lew na stałe stawał się domownikiem ich gospodarstwa domowego. Tak, i w latach 80. tych nawiązała się ta współpraca pomiędzy McDonald's a Disneyem, co efektem było podpisana umowa na wyłączność. Jedna, właśnie strona miała bardzo ciekawe warunki, bo otrzymywała informacje, różne korzyści, jeśli chodzi o dostępność do produktów, do usług, do informacji, i ta umowa na wyłączność bardzo często były stosowane w biznesie w celu po prostu zabezpieczenia różnych interesów z jednej strony i wykluczenia po prostu konkurencji w określonym czasie. No jednak, znaczy, bo ogólnie to tak jak Krzysztof wspomniał, tu chodziło o to, że tworzenie jakichś limitowanych zabawek, też McDonald's dostawał wcześniej informację, że jakiś film wychodzi, dzięki czemu właśnie można było napędzać tą kampanię reklamową z drugiej strony. McDonald's też yy, po prostu obiecał w umowie, że nie będzie współpracował z innymi wytwórniami, dzięki czemu ten hype na różne filmy, na różne bajki, no bo tu głównie jeśli chodzi o Disney, to są bajki. On po prostu był bardziej, coraz bardziej napędzany, no co widzimy po prostu i dzisiaj, tak? Może McDonald's nie ma aż tak mocnego oddziaływania w popkulturze w dzisiejszych czasach, bo idzie bardziej tą stronę restauracyjną. Jednak, no to wszystko się zmieniło tak naprawdę w 2006 roku, ponieważ McDonald's i Disney zdecydowali się nie przedłużać umowy o wyłączność. Decyzje te podjęto w dużej mierze z powodu rosnącej krytyki i obaw dotyczących promowania niezdrowego jedzenia wśród dzieci. Dokładnie. Można powiedzieć, że ta współpraca, która trwała około 20-30 lat, została w tym 2006 roku zachwiana. Oni powrócili dalej do współpracy nieco później po 12 latach w roku 2018, jednak to już nie był ten sam poziom wyłączności, ten sam poziom podejścia do swoich usług, też konkurencja była po prostu większa. Myślę, że te firmy nie chciały się ograniczać, jeśli chodzi o ten wątek. Jednak na sam tym początek, jeśli chodzi o działanie Ronalda na tych wielu płaszczyznach, możemy zobaczyć, że faktycznie od samego początku chciał stworzyć globalne imperium. Miał taki Fajny, fajny zwrot, który często mówił na temat swojej konkurencji, że kiedy mój konkurent idzie spać, ja budzę się i działam. Temu nie dziwię się, że poniekąd Ronaldowi zależało na tym, by w tym początkowym stopniu mieć pewne wyłączności, mieć stałych dostawców, stałe współpracę i na nich budować swój biznes. Widzimy to, czy to chodzi o produkty spożywcze, czy to chodzi nawet i o kwestie marketingowe. Tak, jak jesteśmy w tematach marketingu, to myślę, że obecnie możemy też nawiązać do tego po prostu jak marketing w McDonaldzie w Polsce na przykład jest budowany, ale też i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, pewnie kojarzymy świeża sprawa w miarę, no zaraz co prawda będzie dwa lata, ale jeśli obserwujesz działania na rynku, to wiesz co się działo, zestaw maty, zestaw Ralfa Kamińskiego, w Stanach popularny raper Travis Scott też miał propozycję i skorzystał z niej, jeśli chodzi o współpracę z tym fast foodem. No, różni, różni artyści, różne zespoły, e, takie jak BTS, Michael Jordan, e, mieli także współpracę z McDonaldem, różne spoty reklamowe, różne sytuacje, gdzie ten e, McDonald po prostu wie, jak robić marketing, bo tak naprawdę, jeśli dobrze opowiesz historię, to ten marketing będzie leciał i leciał, jednak... Nie samym marketingiem żyje McDonald's, a żyje też nieruchomościami, na czym zarabia setki milionów, a może nawet już teraz można powiedzieć miliardów dolarów. Bardzo fajnie, że przechodzisz do tego tematu, też już chciałem do niego przejść. Jednak chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną fajną rzecz, co możecie w sumie sprawdzić samemu. Wejdźcie na stronę McDonalda i zobaczcie, jaki komunikat wam wyskoczy. Jeśli dobrze kojarzycie znany... Case związany z ciasteczkami, różnymi na stronach, tutaj właśnie w fajnym stopniu jest ujęty. Bo jeśli chodzi o ciasteczka McDonald'a, wyświetlą ci się ciasteczka, które możesz zakupić w sieci McDonald's. Ale przejdźmy do nieruchomości. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości, no ten temat tak naprawdę wyszedł na światło dzienne stosunkowo niedawno moim zdaniem. Raczej nie mówiło się dużo o tych nieruchomościach. Te nieruchomości zawsze stoją tak za plecami tej głównej działalności. Każdy z nasz McDonald's raczej kojarzy z tych z hamburgerów. Jednak mat McDonalda, i nieruchomości, które on posiada, jest niezwykle ciekawy i dotyczy człowieka nazywającego się Harry C. Sonneborn, który dołączył do McDonalda jeszcze zanim ten McDonald's został wykupiony, bo w 56 roku miał on takie fajne swoje powiedzenie: Nie jesteśmy w branży fast food. Nasz największy dochód pochodzi z wynajmu nieruchomości. W pewnym momencie w działalności McDonalda Roy i Harry zdali sobie sprawę, że okej. Okay, Jesteśmy w stanie przekazać cały biznes, ale ktoś może nie mieć takiego kapitału, by z nami współpracować. Dlatego stworzyli własną nową spółkę, która miała na celu kupować atrakcyjne nieruchomości. Na tych nieruchomościach były budowane restauracje McDonald's, w które zostały w późniejszym czasie wynajmowane franczyzobiorcom. Tak, i tutaj, właśnie to jest kolejny przykład. Geniuszu, bo chyba to można tak nazwać, to był geniusz biznesowy zarówno pana Henrygo, jak i pana Raymond'a. I tutaj tak naprawdę, na czym to wszystko polegało. McDonald kupował ziemię, następnie stawiał budynek. I wynajmował franczyzobiorcom. Oczywiście oprócz samej tej takiej pięknej, można powiedzieć, romantycznej wizji, że nie stać innych, żeby y, zaczęli współpracować z nami, tu chodziło też o zabezpieczenie biznesu, ponieważ jeśli franczyzobiorca wziął dany temat, jeśli chodzi o restaurację, i nawet wybudowałby w tym miejscu swój McDonald's, to z czasem wiadomo, może być taka sytuacja, że poznał całe know-how, miejsce jest nawet jeśli będzie zakaz konkurencji, on minie i wtedy po prostu przejdziemy sw na swoją działalność i będziemy McDonaldem 2.0. Dzięki temu, że właśnie McDonald jako spółka wykupywała nieruchomość, mogli się zabezpieczyć panowie, a w zasadzie główny CEO, prawda, jeśli chodzi o te takie prawne aspekty. No i oprócz samej tej opłaty licencyjnej jeśli chodzi o prowadzenie restauracji, franczyzobiorcy musieli także płacić za czynsz, za najem nieruchomości. Ten czynsz był często wyższy niż rynkowa stawka, co właśnie sprawiało, że McDonald's stał się takim jednym z największych właścicieli nieruchomości komercyjnych na świecie. Także z jednej strony ta nutka kapitalizmu i bycia takim rekinem pokazuje. No, taka przebiegłość, prawda? Z drugiej strony, wizja też ogromnych zarobków, bo wątpię, że franczyzobiorcy narzekają lub narzekali w ostatnich latach na zyski. Na pewno to są ogromne pieniądze, ponieważ i sama skala wejścia jest, no po prostu, duża. No tak, trzeba tu zaznaczyć, że często jeśli chodzi o inwestycje, no to zakup tej nieruchomości staje się tym kosztem największym w sumie kluczowym, jeśli chodzi o prowadzenie własnego biznesu. Temu fajne obejście udało się zrobić tutaj McDonaldowi, jeśli chodzi o tą kwestię. Też popatrzcie, oni zakupowali działki, które dalej posiadają jako spółkę, tak? To są tereny dalej dostępne w tej sieci, więc miał lata, jak dobrze wiemy, nieruchomości... No, po prostu drożeją, tak? Ich wartość wzrasta jeśli chodzi o z upływem, z upływem na pewno ostatnich lat, ale na przestrzeni 60-80 lat, no to ta wartość jest również zauważalna. Ten kapitał dalej oni posiadają, jest to znacząca, że tak powiem, ich wartość. Więc bardzo ciekawy model, moim zdaniem bardzo fajne. Niekonwencjonalne podejście do myślenia i takie spojrzenie na tym, czy jestem w stanie na tym, co robię, dodatkowo zwiększyć jakiś dochód, tak? Czyli robię już tyle, by dojść do tego momentu, czy jestem w stanie dodać coś, żeby zwiększyć ten dochód jeszcze bardziej. No tak, niestety, jeśli chodzi o relacje między panami Rejem a panem Sonnenbornem, no niestety one jakoś się pogorszyły, a wręcz były napięte, co efektem było po prostu odejście z firmy. Tego drugiego w 1967, i oczywiście po opuszczeniu McDonald's, podejmował się różnych prac, innych przedsięwzięć w firmach, jednak taki największy ślad w biznesie pozostaje w rękach McDonalda i w historii McDonalda. No, ale dobrze, Krzysztof, no, poruszyliśmy tematy nieruchomości, poruszyliśmy tematy marketingu. Mówimy na razie chyba bardziej takim Success Story, jeśli chodzi o McDonald's, ale McDonald's jest również afery, i to nie jedna, o których właśnie teraz warto by było wspomnieć. Oczywiście, jedną z takich najbardziej znanych afer, jeśli chodzi o McDonald's, jest afera McLibel. Pewne dwie brytyjskie aktywisty. Helen Steele i Dave Morris, przepraszam, już zmieniłem formę jednego z naszych aktywistów, to był pan i pani, postanowili zorganizować akcję, rozpowszechnić ją głównie na ulotkach, krytykując praktyki McDonald's. Generalnie dot oskarżenia dotyczyły ochrony zdrowia, środowiska, praw zwierząt i wykorzystania pracowników. W sieciach. McDonald's, chcąc bronić się przed tymi oskarżeniami, postanowił wytoczyć proces. Cała akcja głównie jest kojarzona ze słów, co jest nie tak z McDonald's. Jakby jeśli chodzi o to, co aktywistki chciały osiągnąć, możemy zauważyć, że chciały pochylić się nad tym, jak wyglądają kwestie zdrowego jedzenia, jak wygląda kwestia podejścia McDonalda do praw zwierząt oraz do tego, że ci pracownicy robią te zadania, tak moim zdaniem, Przynajmniej bardzo zero-jedynkowo, tylko jedną rzecz, z małą perspektywą rozwoju, i o to właśnie chciały zawalczyć. Jednak było to pewne zderzenie Dawida z Goliatem. E, tak, no i niestety sąd po prostu uznał, że niektóre z tych zarzutów były nieprawdziwe, naruszały dobre imię McDonald's, ale inne, tak jak właśnie te dotyczące złego traktowania zwierząt, czy promowania niezdrowego jedzenia. Były po prostu uzasadnione. No, nie, musimy chyba nikomu mówić w dzisiejszych czasach, że jedzenie McDonaldu często no, niesie raczej negatywne niż pozytywne skutki. I co ciekawe, akurat dzisiaj przed nagrywaniem podcastu znany polityk, wicepremier Janusz Piechociński. Jeśli kojarzycie z Twittera, bardzo barwna postać, przekazująca dosłownie co parę minut tweety z różnymi ciekawymi informacjami. I akurat ta informacja jest potwierdzona przez tego pana, ze względu na to, że widziałam chociażby na bankierze ten artykuł. Jedząc na getcy z kurczaka, konsumujemy uwaga: 46% mięsa z piersi kurczaka, reszta to jest woda, oleje roślinne, słonecznikowy lub rzepakowy, mąka kukurydziana, pszenna, semolina pszenna, sól, naturalny aromat. Przyprawy. Jak widać, oczywiście to jest też no, mniej niż 50% mięsa w nagetsie. Tutaj wiadomo, wchodzi optymalizacja kosztów. Oprócz rosnącej inflacji, rosną też koszty pracownicze, co oczywiście nie jest raczej wpisywane w ramach inflacji. I tutaj McDonald's musi jakoś kombinować, jednak, no, finalnie. To wpływa też na nasze zdrowie, jeśli konsumujemy w tym McDonaldzie. Dlatego też całkowicie za darmo przekazujemy Wam jedną prostą radę, jakie jest zdrowo w McDonaldu. Jedzcie tylko, jedźcie tylko te 46% nuggetsa, które składa się z piersi kurczaka. Pozostałe 54% odrzucajcie. Tak, no myślę, że to będzie właśnie takie sensowne, że po prostu obieramy z panierki, jemy samo mięsko, Potem jeszcze można poprawić to węglowodanami fryteczki jakieś, chociaż nie no, są też kaloryczne. Ale jakaś sałateczka w McDonaldzie, słyszałem, że spoko opcja, nikt jej prawie pewnie nigdy nie jadł, a jak jadł, no to pewnie miał jakieś nieprzyjemności, ze względu na to, że te sałatki są robione rano i prawdopodobnie przez cały dzień nikt ich nie je. No ale wracając do samego procesu, do tej całej sytuacji związanej z aktywistami, no, tutaj jeśli chodzi o koszty procesowe, one wyniosły miliony funtów, bo wiadomo, trwało to 2,5 roku. No, i ta negatywna, właśnie PR, jeśli chodzi o, o, samo, o sam McDonald's, no to było bardzo niekorzystne dla, dla marki. Też uważam, że może w dzisiejszych czasach McDonald's troszeczkę inaczej by poszedł inną drogą. Wiadomo, że różne akcje charytatywne, wycieranie sobie gęby po prostu biednymi dziećmi czy głodującymi pieskami to zawsze jest skuteczne, jeśli chodzi o duże korporacje, ale też nie tylko, widać to w świecie influencerskim, gdy jakiś influencer odwali manianę, to zaraz jest zbiórka na dom dziecka, czy właśnie karma na pieski i wszystko jest cacy. No jednak tam gdzieś zabrakło, zabrakło tego wycierania gęby dobrymi uczynkami. Oczywiście w późniejszym etapie McDonald's się prezentuje na kogoś, kto jest eko, kto ma właśnie słomki papierowe, kto segreguje śmieci i zachęca do tego, żeby właśnie dbać o planetę. Jednocześnie, co ciekawe, używając wołowiny, która oczywiście w znaczącym stopniu wpływa na chociażby zmiany klimatyczne, no bo wiadomo, wyprodukowanie mięsa wołowego kosztuje hektolitry. Wody. Dobra, ale jak jesteśmy w temacie kontrowersji, przejdźmy może do afery Monopolii. Generalnie, jak najbardziej, niechęć się z Tobą zgadzam. Myślę, że z tej historii płyną dwie proste lekcje. Pierwsza lekcja, którą ja na przykład staram się zawsze w życiu stosować, lub tak, by. Nie wywoływać jakichś tutaj przykrych konsekwencji, żeby mieć czyste sumienie, tak? Oni mogli inaczej podchodzić do pracowników, inaczej mogli podchodzić do stryk klimatycznych od samego początku, tak? Tylko ta moda zaczęła się dość później objawiać. Druga rada i druga chyba mądrość z tego wszystkiego, że cokolwiek będziesz robił, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał... 5 groszy do tego i zawsze będzie szukał dziury w całym. Oczywiście, nie będę tu oceniał, czy sama sprawa była pozytywna, negatywna i w jaki sposób a w kontekście, bo nie jestem prawnikiem, jednak w gruncie rzeczy myślę, że taką główną myśl możemy na tej historii złapać. Ale. Pozostańmy chwilę w tematach afer, przejdźmy do afery Monopoly, która jest dość ciekawa, nie dotyczy samego w sumie McDonalda, a ludzi, którzy wokół tego McDonalda pracowali. W 1987 roku powstała taka loteria, można powiedzieć, choć nie do końca ona była loterią, po prostu to była akcja promocyjna związana z, też z marką Monopoly, w której klienci otrzymywali kupony, tak zwane monopoli za zakup produktów. I to były takie typowe kupony. Jeśli graliście w Monopoli, to wiecie o co chodzi. Zbierało się taką planszę, na tej planszy się zbierało kolejne miasta, kolejne jakieś punkty. Tutaj, w przypadku, właśnie Monopoli, były różne związane rzeczy z McDonald'em. No i można było wygrać różne nagrody, w tym pieniądze, samochody czy wyjazd na wakacje. Jedna z najbardziej takich pożądanych nagród to po prostu były duże sumy pieniędzy w tym główna nagroda milion dolarów. Jednak jeśli chodzi o samą ofertę, ciekawy wątek pojawia się, bo mamy tutaj pracowników, którzy wchodzą, że tak powiem, w tą grę, zajmują się tą grą, starają się, żeby ona przybyła w odpowiedni sposób i właśnie jeśli chodzi o jednego z pracowników, została tutaj dopuszczona się pewna nieprawidłowość. Dokładnie. Milion dolarów na tamte czasy to olbrzymia kwota. Jednak, co ciekawego się okazało, od lat 90. do 2001 roku prawie wszystkie główne nagrody zostały skradzione przez grupę osób wokół jednego z głównych pracowników drukarni, która produkowała kupony dla McDonald's. Po prostu dobre osoby trzeba znać, wtedy wygrywa się różnego rodzaju fanty. Ten pracownik bo został on, że tak powiem, znaleziony i wychwycony. Jeremy Jacobson był odpowiedzialny właśnie za dystrybucję tych najbardziej wartościowych kuponów. Można powiedzieć, że w całym on tym procesie, w całej tej aferze, podstawiał ludzi z dokładnymi kuponami, którzy zgłaszali się do sieci McDonald'ów i odbierali największe dostępne nagrody. Tak, zgadza się. Właśnie szacuje się, że Jerome Jacobson i jego wspólnicy ukradli nagrody o łącznej wartości ponad 24 milionów dolarów. Ale jak to w ogóle się stało, że sprawa została odkryta? Tutaj mamy relację FBI i tajnego informatora, który tak w zasadzie Praktycznie później okazał się, no właśnie, kim się stał, dowiecie się za parę minut. W 2001 roku Jakobson oraz kilku innych osób zostali skazani na wielokrotne wyroki więzienia, ale czemu to się stało? E, tutaj postać tak zwanego Robina Colombo, bardzo znanego e, współświadku mafiozy z koza Nostra w Stanach Zjednoczonych. On zaczął współpracować e, z panem Jeromem, ze względu na to, że sam Jerome był... Byłym policjantem, który pracował właśnie sobie w drukarni, odkrył sposób, jak pozyskiwać te kupony i w zasadzie on nie wiedział, jak robić siatkę ludzi, którzy będą słupami i którzy dostaną teże nagrody. Ogólnie to wyglądało tak, że zgłaszała się jakaś osoba, która wygrała ten Bon i McDonald' wypłacał 50 tysięcy dolarów rocznie. Jakby nie można było dostać nagrody od razu, na przykład milion właśnie tych dolarów. I problem polegał na tym, że panowie sobie umówili się, że pewien procent rok do roku będzie spływał dla pana Jerome, a drugi procent będzie dla pana Robina Colombo, znanego mafiozo. I tak powstała bardzo szeroka siatka ludzi, bardzo dużo ludzi zaczęło współpracować z tychże panami, czego efektem było to, że na przykład sam Robin Colombo, który był powszechnie znany jako gangster, wygrał na przykład samochód bodajże Range Rovera albo Jeepa i był przedstawiony w telewizji, pokazany, że tutaj, prawda, jestem gangsterem, a udało mi się jakoś na farcie wygrać w kuponie McDonald's. Wtedy też właśnie to było ciekawe, bo nikt nie podejrzewał, że coś mogło śmierdzieć, a okazało się w momencie śmierci pana Robina Colombo, w momencie kiedy umarł niestety, a w zasadzie zginął w wypadku śmiertelnym, żona także pana Robina była po prostu z nim zastraszana, była bała się z nim żyć, chciała pozbyć się kontaktów z jego rodziną. No i tutaj tematy mafijne Koza nostra, tutaj matka pana Robina Colombo wzięła sprawę w swoje ręce i chciała po prostu podpieprzyć, krótko mówiąc, swoją synową. Swoją synową i dlatego zadzwoniła do FBI i powiedziała, że loteria jest ustawiana. I jak w ogóle wyszło, że i sprawa wyglądała tak, że po prostu FBI dostało cynk, została cała loteria ustawiona ponownie. Zaczął być pan Jerome Jacobson po kilku miesiącach śledzony, podsłuchiwany, i na gorącym uczynku namierzyli pana e, tak zwanego Uncle Jerry, ponieważ wszyscy na niego mówią Uncle Jerry, i został on e, odesłany. Do więzienia został złapany przy, co ciekawe, też na parkingu, gdzie właśnie wymieniał losy. Ale w ogóle nie wiem, czy wiecie, jak, jeśli nie znacie tej historii, jak zostały wykradane kupony. Sprawa wyglądała tak, że dostęp do teczki z kuponem miał tylko Jerome Jacobson oraz pewna pani, która była odpowiedzialna za gry losowe. I oni razem na lotnisku lecieli właśnie przekazać te kupony do sieci McDonald's. A w pewnym momencie po prostu Jakobson odkrył szyfr tejże pani, bo były dwa szyfry w skrzynce, i dzięki temu, właśnie, zawsze potem szedł do toalety, mówi, że musiał za potrzebą, podmieniał, podmieniał po prostu te kupony, ponieważ jakimś cudem w drukarni załatwił sobie kupony, duplikaty. I ciężko było w ogóle zweryfikować, który jest prawdziwy, a który nie, ponieważ one miały charakterystyczne zgięcia, które sam właśnie pan Jerome produkował, pomagał produkować. Także no ciekawy w ogóle kejsik. Jaki to w ogóle wpływ na McDonald's był, Krzysztof? Generalnie widzimy kolejną aferę, w którą McDonald's jest zaangażowane. Firma dostała oczywiście sporo uszczerbek na wizerunku, no bo chcieli dobrze, tak, zorganizowali pewną loterię, promocję swoim klientom i faktycznie byli wierni tej Promocji, bo jednak te kwoty były wypłacane i ona była kontynuowana. Oczywiście, McDonald's zaczął współpracować z FBI, trochę to polepszyło, ociepliło ich wizerunek, ale zorganizował nową loterię, nowe nagrody, by jakoś zrekompensować ludziom, którzy poniekąd czuli się oszukani przez te ustawienie tej, tej loterii, więc więc tak można powiedzieć, zostało to rozwiązane ze strony McDonald's, myślę, takie rozwiązanie z twarzą no bo nie wynikało to tak naprawdę z ich jakiegoś błędu, tak? był to błąd ludzki, czysto po stronie dostawcy, który te losy dostarczą? Jak jesteśmy już w temacie pieniędzy i dużo Pieniędzy, to może wspomnimy jeszcze na końcu naszego podcastu o takiej ciekawostce, czym jest indeks Big Maca oraz o tym, jak McDonald's prezentuje się na giełdzie. Zapewne każdy z nas kojarzy najbardziej znaną kanapkę serwowaną w sieci restauracji McDonald's. Mowa oczywiście o Big Macu. Kanapka serwowana jest z dwoma kawałkami mięsa, z określonymi składnikami i sosem. Jest bardzo rozpoznawalna. A że McDonald's funkcjonuje w wielu krajach, ma swoje siedziby w wielu krajach, wielu ekonomistów wykorzystało zjawisko wzrostu cen tej kanapki, nazywając to indeksem Big Maca. Tak naprawdę, indeks Big Maca pokazuje nam porównanie siły nabywczej różnych walut na świecie. Oczywiście. Nie jest to oficjalny składni, wskaźnik, nie jest to oficjalny wskaźnik, na których możecie się nauczyć w różnego rodzaju w szkołach. Jednak po raz pierwszy pojawił się on w 1986 roku w magazynie The Economist. Jest on w pewien sposób humorystyczny, przedstawia siły nabywcze różnych walut, chociaż. No wiadomo, jest to pewien półżarcik, podkreślam pewne rzeczywiste zasady ekonomii, o czym myślę zdacie sobie sprawę, ponieważ widząc w jaki sposób zmienia się cena tej bardzo popularnej kanapki w wielu różnych państwach, możemy sprawdzić ile Big Maców jesteśmy kupić za określoną walutę w danym państwie. Tak właśnie widzimy te porównania, chociaż wiadomo to jest tak półżartem, ile w Polsce można kupić za Big Maca, ile można w Norwegii, ile w Niemczech i tak dalej i potem ludzie bardzo często komentują to na Facebooku czy na innych social mediach, jak to w Polsce na przykład się ciężko żyje, bo 10 lat temu można było tyle Big Maców, teraz tyle, a tyle się teraz zarabia, a teraz mniej czy więcej. No i ogólnie zawsze wychodzi na to, że w Skandynawii żyje się super, wszystko jest fajnie, ale niestety tam jest zazwyczaj też. Drogo. Dokładnie. Temu lepiej jeść te kanapki jak najwięcej teraz, bo kiedyś będą jeszcze droższe. <noise> oczywiście, to też również jest pół żartem, pół serio. Jednak oczywiście, jeśli zostawimy z sobą ile kosztuje ta kanapka w danej walucie, jaki jest przelicznik walutowy, jesteśmy w stanie pewne stosunki wyliczyć i spostrzec w jakim sposób dana sytuacja w krajach się zmienia, szczególnie że tak jak mówiliśmy, restauracje Big Mac są rozlokowane aż w stu różnych krajów praktycznie na wszystkich znanych nam he he, he może trochę teorii teorii spiskowo kontynentach no i dobrze, jak jesteśmy w temacie ciągle pieniędzy. Przejdźmy po prostu do giełdy. Giełda tak naprawdę jest konikiem Krzysztofa. Krzysztof spędza wiele godzin na analizie giełdy, na inwestowaniu w giełdzie, na giełdzie. Ja co prawda jestem takim nobem w te tematy. No ale mając informacje przedstawione, to wiemy jedno, że McDonald's przeprowadził swój pierwszy takie ofert ofertę publiczną w 1984 roku. Także patrzcie jak to wszystko dynamicznie się rozwijało. To nie była firma, która przez 50 lat ciułała i wiązała koniec z końcem. Nie, tutaj są 20 lat dynamicznego wzrostu, wejście na, na giełdę, propozycja właśnie wejścia na giełdę. Cena aukcji podczas właśnie tej pierwszej oferty publicznej wynosiła 22,5 dolara za jedną akcję i debiut na giełdzie był uważany za bardzo udany. Zgadza się. Jednak jak to jest z giełdą, czasem są momenty lepsze, czasem mamy momenty gorsze. Jednak generalnie, jeśli popatrzymy na jakiekolwiek wykresy związane z notowaniami McDonalda, wykres ten ciągle pręży się ku górze. Jest to marka, która stale się rozwija, powstają nowe sieci restauracji, powstają nowe inwestycje w nieruchomości, bo o nich również Wam wspominaliśmy. Wartość nieruchomości obecnych wzrasta, więc coraz więcej można powiedzieć tego kapitału firma posiada, więc jej wycena również rośnie. Jeśli chodzi o wycenę McDonalda, no to taki dość ciekawy moment był podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku. Jak zapewne wiecie, wiele branży było zamykanych, jednak firma dość dynamicznie poradziła sobie z COVID-em. Wprowadziła bardzo szybko dostawę, prowadziła zamówienia na wynos, bezdotykową obsługę. Potem jak lokale zaczęły się otwierać, rozpoczęła się dezynfekcja miejsc, więc fajnie to wspomniałeś przed chwilą. Jeśli chodzi o McDonald's, widzicie, poruszamy już kolejny temat. Dzieje się to bardzo dynamicznie. Firma od 40 roku do teraz, no, 80 lat będzie. Przez 80 lat w tych pierwszych etapach stawiała bardzo dynamicznie kroki, ciągle otwierając się na nowe horyzonty, poszukując nowych źródeł dofinansowania, poszukując nowych segmentów, ale i działając z ludźmi. Którzy wiedzieli o co chodzi w biznesie. Fajnie ten wątek poruszyłeś, od parę chwil temu, że jeśli masz kogoś przy sobie, kto ten biznes ogarnia, kogoś, kto się zna, komuś, komuś zależy, coś przeżył, coś doświadczył, jest dużo łatwiej rozeznać kolejne kroki. Kiedyś słyszałem takie może trochę demotywatorowe albo bestowe powiedzonko, że mając czterech miliarderów przyjaciół, ty będziesz tym piątym miliarderem, tak, że ty bardzo szybko złapiesz dobre nawyki, złapiesz dobre cechy, więc bardzo jest ważne to, z kim przebywasz, tak, czego słuchasz, czego dotykasz, jakich tematów, w co wchodzisz, jak, że tak powiem, się edukujesz i w jaki sposób dobierasz ludzi po prostu, którymi się otaczasz. Mówiliśmy o Sibornie, Człowieku, który skupił się mocno na nieruchomościach. Skupił się na tym, by ten McDonald's wnieść poza sferę fast-foodową do strefy wynajmu nieruchomości. Ale też ważny człowiek w kontekście Hamburger University, który stwierdził, że nie jesteśmy w biznesie hamburgerów. Nasza działalność polega na sprzedaży i obsłudze klienta. Był to Freddy Turner. Widzimy, że McDonald's nie skupiał się tylko i wyłącznie na tym, by robić kanapki. Oczywiście model był świetny. Model był fajny do skopiowania, do wzorowania, do ustandaryzowania. Jednak pewni ludzie ten model związany z kanapkami wznieśli na wyżyny możliwości, jeśli chodzi o pewnego rodzaju tutaj e, działalność po prostu usługową. Tu przede wszystkim już chodzi o klienta, żebyś ty miał swoje wspomnienia to, co na na samym początku powiedzieliśmy. Ja myślę o McDonaldzie w perspektywie mojego dnia dziecka, zabawek, przy, czasu spędzonego z rodziną. tak? E, Nikhat myśli o tym za Zapachu, o też wspomnienia, które McDonald's mu wywołuje. To już nie jest tak, że my chodzimy tam, bo te burgery smakują nam po prostu jak niebo w gębie. Tak, jesteśmy fanami fast foodowego jedzenia. McDonald's to wspomnienie. McDonald's to wizja, którą Ray Kroc podczas całe swoje życie starał się rozwijać i piętnować, z kroku na krok się polepszając, a pewne aspekty, czy to kryzysy, czy to e, różnego rodzaju problemy, tak jak na przykład nieudana współpraca z braciami McDonald, starał się jak najszybciej rozwijać, by dochodzić do konstruktywnych wniosków i z nich wyciągać mądrość, która pomagała mu dalej kolejne kroki biznesowe stawiać. Tak, oczywiście. Tutaj też może nawiążemy już kończąc, oprócz e, takiego samego typowego zakończenia, mam takie dwa cytaty które powiedział, oczywiście rzekomo Ray Kroc, na temat konkurencji. Kiedy mój konkurent idzie spać, ja budzę się i działam. Z jednej strony jest to takie typowo kołczowe. Z drugiej strony coś w tym też jest, ponieważ najbogatsi ludzie na świecie kładą się spać, powiedzmy, 21, 23 i wstają o tej 5, 6 rano. Ja nie jestem tego zwolennikiem, no może dlatego też nie jestem bogaty. Ale ogólnie jakby nie szedłbym też taką Upartą wizją i myślą, że muszę robić to, bo konkurencja czyha. Oczywiście trzeba walczyć, jakby stawać się coraz lepszym w biznesie, jednak pamiętaj, jeśli słuchasz tego podcastu, jeśli już zacząłeś działać w biznesie lub planujesz działać. No nie idź tym, że czwarta rano wstają ludzie sukcesu, to ja też muszę o czwartej wstać, jeśli u ciebie jest taka potrzeba, że działasz w nocy, to działaj w nocy, tu, tu nie ma znaczenia tak naprawdę, o której będziesz działał, tylko nawiązując właśnie do drugiego zdania pana Kroka, że jeżeli masz czas na to, żeby zrobić coś... To masz też czas, żeby to zrobić dobrze. Także nie ma znaczenia, kiedy to będziesz robił, ważne, żebyś to robił. No właśnie, panie Nichacie, proszę wstawać wcześniej, to może wtedy już nie będziesz biznes w biznes dressach, a biznes w garniturze jakim. E, no i wtedy też nie będziemy nagrywać podcastu o 21, a o 5 rano. No to już trochę czasu minęło, więc już nawet 21 nie mamy, a rano trzeba wstać. <laughs> Jak widzicie, w naszej historii skupiliśmy się dość mocno na reju kroku. Jego śmierć nastąpiła w 1984 roku, więc raptem 20 lat po wykupie McDonalda. Było 20 lat, kiedy on zaszczepił pewną mentalność i ta spółka z kolejnymi latami dzięki dobrym CEO była w stanie się rozwijać. Krok twierdził, że jeśli pracujesz tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, nigdy ich nie zarobisz. Ale jeżeli kochasz to, co robisz i zawsze stawiasz klienta na pierwszym miejscu, sukces będzie twój. I z tą myślą, myślę, Nihat, zostawimy dzisiaj naszych słuchaczy. Dziękujemy Wam bardzo za przesłuchanie naszego podcastu i zapraszamy za dwa tygodnie. Tak, mówił Nichat Sen i Krzysztof Poniatowski. Do usłyszenia.